W jednym z poprzednich filmów, używając wzoru McLaurena, otrzymaliśmy takie rozwinięcie funkcji cosinus x w szereg potęgowy. Czyli widzimy, że tutaj występują wyłącznie parzyste potęgi x. No i to jest, prawda, znaki są na przemian plus, minus i to jest x do jakiejś potęgi podzielone przez ten wykładnik silnia, prawda? I to rozwinięcie wynikało z wzoru McLaurena, przypomnę, tutaj jest wzór McLaurena, który jest szczególnym przykładem wzoru Taylora w zerze. No i w tym wzorze występuje wartość funkcji, przybliżamy przez wielomian, a w ostateczności w pewnych warunkach rozwijamy funkcję w szereg potęgowy. W tym filmie przeprowadzimy podobną procedurę dla innej znanej funkcji, mianowicie dla funkcji sinus x, czyli rozwiniemy funkcję sinus w szereg potęgowy. Czyli tak, może zacznijmy od, prawda, będą nam potrzebne pochodne, więc pochodne sinusa, podobnie jak pochodne kosinusa, dosyć łatwo jest policzyć, więc rozpocznijmy od liczenia pochodnych funkcji sinus. Czyli tak, pierwsza pochodna sinusa to jest kosinus, druga pochodna sinusa, no to będzie pochodna kosinusa, czyli minus sinus x. Trzecia pochodna sinusa, no to jest pochodna minus sinusa, czyli minus kosinus x. I czwarta pochodna sinusa, to jest pochodna minus kosinusa, czyli sinus x, prawda? Czyli widzimy, tak jak w przypadku kosinus x, to pochodne zaczynają nam się powtarzać, mianowicie czwarta pochodna kosinusa była z powrotem kosinusem. Tak, w przypadku sinusa również czwarta pochodna sinusa staje się sinusem, czyli pierwsza pochodna to jest taka sama jak piąta pochodna. Druga pochodna jest taka sama jak szósta pochodna, no i tak dalej, prawda? Te pochodne nam się co cztery powtarzają. I teraz potrzebujemy wartości tych pochodnych w punkcie 0, czyli tak, no i samej funkcji, czyli sinus 0, to jest 0, potem pochodna sinusa w zerze, to jest kosinus, kosinus w zerze jest 1, potem druga pochodna sinusa w zerze, no druga pochodna, czyli parzyste pochodne, zobaczmy, parzyste pochodne sinusa, to będzie sinus albo minus sinus, prawda? Druga jest minus sinus, czwarta jest sinus, szósta jest minus sinus i tak dalej. Prawda? Czyli tu będzie na przemian, czyli parzyste będą sinus albo minus sinus i w zerze to jest 0. Czyli druga będzie w zerze 0. Następnie trzecia pochodna w zerze to jest minus kosinus, czyli to jest minus 1. Czwarta pochodna to jest z powrotem sinus, to jest sinus czwarta pochodna w zerze. No piąta pochodna to jest z powrotem pierwsza pochodna. Szósta pochodna to jest druga, to też jest 0 i to jest trzecia, czyli siódma. Czyli widzimy, że sytuacja jest troszkę odwrotna niż w przypadku kosinusa, mianowicie wszystkie parzyste pochodne i sama wartość funkcji w zerze jest 0, natomiast nieparzyste pochodne są 1 albo minus 1 na przemian. Czyli co? Czyli możemy przystąpić do wypisywania rozwinięcia, czyli sinus x. No to jest tak, wartość w zerze jest 0, potem jest tak, pierwsza pochodna w zerze, czyli 1 razy x, czyli zaczyna się od x. Czyli dla małych x-ów sinus x to jest właściwie x, potem jest minus, potem jest 0, druga pochodna nie ma, trzecia pochodna to jest znowuż minus 1, czyli jest minus 1 przez 3 silnia x do trzeciej. No i będą same, tak jak mówiłem, same nieparzyste znaki na przemian, czyli plus 1 przez 5 silnia x do piątej, minus 1 przez 7 silnia x do siódmej, no i tak dalej, prawda? I znowuż łatwo na przykład z kryterium D'Alemberta stwierdzić, że promień zbieżności tego otrzymanego szeregu potęgowego jest nieskończoność. No i podobnie, tak jak w przypadku kosinusa, łatwo jest oszacować resztę, że rzeczywiście ta reszta dąży do zera. Czyli w ten sposób mamy tutaj rozwinięcie funkcji sinus x w szereg potęgowy, prawda? Tak jak kosinus jest funkcją parzystą i wtedy występują same parzyste potęgi x, a tak sinus jest funkcją nieparzystą, wobec tego w rozwinięciu występują same nieparzyste
potęgi x. No i zastosujmy, zobaczmy, jak to działa. Powiedzmy, że chcemy policzyć sinus jedynki. No to zobaczmy. Czyli to będzie 1 minus 1 szósta plus 1 120, prawda? 3 silnia, 5 silnia to jest 120. Powiedzmy, że zostawmy 3 wyrazy. Czyli to jest co? 5 szóstych plus 1 120. No to jest 5 szóstych, to jest 30, nie, przepraszam, 20, to jest 100, 120. 100, 120 plus 1, 120, czyli to jest 101, 120. No i teraz zobaczmy, jak to się ma do wartości, którą dostaniemy z kalkulatora. No może jeszcze zobaczmy przybliżenie dziesiętne. 101, 120 to jest mniej więcej 0,84. 842 powiedzmy. 0,8842. No natomiast kalkulator ile nam da? 1 miara łukowa sinus i 0,841, prawda? Sinus 1, 0,841. No to widać, że, prawda, biorąc pierwsze 3 wyrazy rozwinięcia, dostajemy dokładność rzędu, już rzędu 1 tysięcznej.